Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tych, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka. Będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Nie stawiamy warunku, w oparciu o które możemy kochać. Bóg kocha nas niezależnie od tego, co robimy, jak żyjemy. My kochamy człowieka niezależnie od tego, jakim jest dla nas. Przynajmniej tak być powinno. Kochamy człowieka niezależnie od tego, jak nas traktuje. Oczywiście postawa ta wymaga głębokiej więzi z Jezusem. Miłowanie nieprzyjaciół jest równocześnie zgodą na ukrzyżowanie własnego życia, zgodą na pasmo różnych strat. Bez wyrzeczeń nie można miłować nieprzyjaciół. Jest to walka o odzyskanie człowieka, który żyje i działa w ciemności, bo ten, który nienawidzi, on żyje w ciemności, on żyje po omacku. Kim jest nieprzyjaciel? To człowiek mogący nosić w sobie nienawiść skierowaną na nas. On odczuwa potrzebę wyrządzenia nam krzywdy. Bardzo często cierpimy z powodu naszych nieprzyjaciół. Taki człowiek budzi w nas gniew, złość, agresję, chęć odwetu. Nieprzyjaciel usiłuje nas przemienić w kogoś, kim sam jest. O tym warto pamiętać. Wymusza ujawnienie się zła, które w nas jest. On chce naszego złorzeczenia, przeklinania życia, naszej frustracji, naszego wycofania się z tego, co dobre, co szlachetne. I takie postawy wskazują jednoznacznie na opanowanie człowieka przez złego ducha. Odpowiedzią na wrogość powinna być jedynie miłość, na przeklinanie błogosławienie tego, który nas przeklina, na uderzenie w policzek podejmowanie rozmowy o tym, dlaczego mnie uderzyłeś, dlaczego w ten sposób mnie traktujesz, dlaczego. Chcąc miłować nieprzyjaciół, trzeba podjąć walkę z wrogiem naszego serca, który jest w naszej duszy. Bez walki duchowej nie możemy miłować nieprzyjaciół. Taka miłość rodzi się bowiem w bólu serca. Potrzeba świadomości, że straszne myśli i namiętności,
które się w nas pojawiają, nie pochodzą od nas, nie są naszą winą. Człowiek ma dobre serce i zły duch walczy o nie. Dlatego powinniśmy się zdecydowanie przeciwstawić. Zły duch chce, abyśmy zaczęli myśleć, odczuwać, mówić tak, jak nasz nieprzyjaciel. I gdyby tak się stało, dokona się w nas akt przeobrażenia na jego podobieństwo. Relacja z nieprzyjacielem nie jest wyłącznie spotkaniem człowieka z człowiekiem, ale spotkaniem człowieka ze złym duchem. Jeśli nie będziemy tego świadomi, przegramy. Duchową walkę rozpoczynamy od całkowitego poddania się Chrystusowi. Miłować nieprzyjaciela to patrzeć na niego ze zrozumieniem, z litością, ze współczuciem, czyli z miłosierdziem. Nie osądzać, nie odrzucać, nie przejmować od drugiego człowieka złych emocji. Ulitować się nad nim, nie oddając w taki sam sposób, w jaki jesteśmy atakowani. To nie jest łatwe. Tylko wtedy, kiedy mamy silną więź z Bogiem, stać nas na takie postawy. Zawsze trzeba błogosławić, a nie złorzeczyć. Spojrzeć z miłością na nieprzyjaciela, jak to uczynił Jezus, patrząc na Piotra. Potrzeba być mocnym przyjaźnią z Jezusem, aby nie lękać się nieprzyjaciół. Nieprzyjaciel to nie jest wróg, lecz człowiek zmęczony błądzeniem w ciemności. Wołamy o pomoc naszą wrogością, naszą agresją, nieprzyjaźnią. My często płaczemy nieczystością. Należy dokonywać reinterpretacji znaków, z którymi obnoszą się nasi nieprzyjaciele. Nieprzyjaciel to człowiek będący osaczonym przez zło. I Chrystus stawia go przed nami, byśmy mu pomogli.